Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack. Opole, 17-19 lipca. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Nadszedł czas długich weekendów, ale mam nadzieję, że choć na chwilę oderwiecie się od grilla. Z pewnością warto, bo dziś pokażemy. Samochody broniące życia i mienia. Przestrogę prosto z drogi. Ciekawostki z targów Budma. Przykład poprawnego mocowania ładunku. Pojedynek na zalety i wady. Andrzej, odpalaj. Jeśli już rozpędziliście dym z grilla i widzicie ekran, to możemy zaczynać. A co otwiera każdy odcinek? Oczywiście stroboskop. Zapraszam. Panoszący się koronawirus daje się wszystkim we znaki, ale kierowcy zawodowi są grupą szczególnie narażoną. Mimo to twardo stoją w pierwszym szeregu, więc każdy przejaw troski o nich jest bardzo cenny. Sprawdziliśmy wraz z Polską Unią Transportu, jak wygląda sytuacja na stacji paliw sieci Moja, będącej partnerem Unii. Na stacji paliwowej może przebywać tylko 3 osoby w miejscu sprzedaży. Panie, które pracują, są wyposażone w przyłbice, są ekrany ochronne przed kasami, także ta styczność z klientem, zarówno dla pracowników stacji, którzy dbają o bezpieczeństwo swoje i kierowców, jest bardzo dobra. Czynne są toalety, co nie wszystkie koncerny udostępniają. Natomiast jak kierowca ma zachować higienę osobistą, jak nie ma dostępu do toalety i do czystej wody? Na stacji Moja ten dostęp jest. Sieć Moja jest więc godnym naśladowania przykładem, bo i do nas docierają informacje o pozamykanych toaletach. Rozumiemy, że trzeba chronić się przed wirusem, ale też nie dajmy się zwariować. Tym bardziej, że z każdej strony słychać: przestrzegajcie higieny, myjcie ręce, to zapobiegnie zakażeniu. Na stacjach sieci Moja możecie o to zadbać, oczywiście przestrzegając obowiązujących obostrzeń. W trasie, nawet jeśli to znane od lat wahadło, zawsze może się zdarzyć coś niezwykłego, zmuszającego do naruszenia obowiązujących norm. Nie ma więc chyba takiego kierowcy zawodowego, którego nie dręczą wątpliwości związane z interpretacją przepisów o czasie pracy. Pomocą w ich rozstrzygnięciu może być udział w prowadzonej na Facebooku w każdy czwartek od 18:00 godzinnej transmisji na żywo pod adresem widocznym właśnie na ekranie. Organizuje ją portal szkołajazdy.pl i autorzy bezpłatnej aplikacji Tachograf dla kierowców zawodowych, a uczestnikiem transmisji jest ekspert odpowiadający na nadsyłane pytania. Cztery lata temu, 24 kwietnia 2016 roku, otwarto tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Budowa trwała 54 miesiące. Koszt inwestycji sięgnął 1,450 mld złotych, z czego 1,150 mld stanowiły środki unijne. Zadanie realizowała hiszpańska firma OHL, stosując zabudowaną w Niemczech maszynę drążącą TBM z tarczą o średnicy 12,6 metra. Tunel ma dwie nitki o długości prawie 1400 metrów, każda, w tym część drążona, to nieco ponad kilometr. Na powierzchnię wydobyto ponad 500 000 ton urobku o objętości przekraczającej 250 tysięcy metrów sześciennych. To mniej więcej odpowiada kubaturze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Maszyna drążąca wyłożyła na ścianę tuneli około 7,5 tysiąca betonowych segmentów, tworzących ich pierścieniową obudowę.
tak powstałych podziemnych rurach, posadowiono jezdnie, wykonano połączenia poprzeczne pomiędzy nitkami i zbudowano całą niezbędną infrastrukturę. Zużyto 45 tysięcy ton stali, czyli około 6 razy tyle, ile wykorzystano do budowy wieży Eiffla. Na potrzeby oświetlenia, monitoringu, nadzoru i kierowania ruchem, wentylacji i systemu gaśniczego ułożono 163 km kabli i światłowodów. Dziś z przeprawy pod dnem Martwej Wisły korzysta około 800 tysięcy pojazdów miesięcznie. A teraz zajmiemy się autem z drugiej ręki. Czym może zaskoczyć używana ciężarówka? Zobaczcie. Dziś na tapetę weźmiemy Actrosa z początkowego okresu produkcji czwartej generacji tego modelu. Użytkownicy jego poprzednika dobrze pamiętają, co ich w tamtym aucie dość mocno denerwowało. Każde auto jest dobre, tylko trzeba z nim się umieć obchodzić. Trochę Mercedes, tam jest półautomat, ten wybierak elektryczny. Nie wiem, mi to nie wpadło do gustu. ESP to jest taki elektroniczny. Jest, no, to jest normalna skrzynia ze sprzęgłem, ale nie ma lewarka, tak jak w starych autach, tylko jest joystick i elektronika wybiera biegi. I to jest niepotrzebne. W każdym aucie jest coś złego i coś dobrego. Ci narzekają, ci chwalą, także to wiadomo, każdy chwali swoje. W Mercedesie wzięto sobie do serca te uwagi użytkowników, którzy kilka lat temu jeszcze nie do końca byli przekonani do takich nowinek. W miarę upływu czasu udoskonalano system zautomatyzowanego wybierania przełożeń, dążąc do perfekcyjnego działania układu. Joystick na podłokietniku zastąpiła dźwignia pod kierownicą, a zmiana przełożeń stała się pewniejsza i szybsza. Ale dość już o cechach samochodu, zajmijmy się jego stanem technicznym. Blisko 7-letni pojazd z drugiej ręki z pewnością wymaga uważnego zweryfikowania sprawności. O ten egzemplarz poprzednik zdaje się dość dobrze dbał, ale bez wydatków się nie obejdzie. Jeden z pierwszych będzie wiązał się z koniecznością zamontowania nowych akumulatorów. Udaliśmy się więc na rekonesans do Opoltransu. Akumulatorów mamy dużo na stanie. No na przykład Centra 661 zł netto. Warta 606 zł netto. No proponowałbym Dynamika 461 zł netto, więc jest to przystępna cena. Potrzeba dwóch, więc za droższe zapłacimy 1322, a za tańsze 922 zł netto. Ale na tym nie koniec, bo dość dużo uwagi trzeba będzie poświęcić przedniej osi. Na pierwszy ogień pójdą amortyzatory. Amortyzator w cenie 331 zł firmy Zachs i Sabo 223 zł. Znowu potrzeba dwóch sztuk, a różnica w cenie za jeden to ponad 100 zł. Zapłacimy więc 662 zł za droższe albo 446 zł za tańsze. Trzeba też zająć się hamulcami z przodu. Zaczniemy od tarcz. Tarcza hamulcowa do tego samochodu to na przykład Jurid 348 zł, Fomar 213 zł. I Mega 194 zł netto. Decydując się na najdroższe, wydamy 696 zł, wybierając najtańsze, zapłacimy 388. Do nowych tarcz muszą dojść klocki hamulcowe. Wybór jest wielki. Na przykład Meritor 232 zł, Jurid 329 zł, Lumak 208 zł netto. Oczywiście wszystkie te marki mamy na miejscu. Znowu mamy pewną różnicę w cenie, bo zapłacimy 329 albo 208 zł. Zostaje nam jeszcze zająć się przednim ogumieniem. Opona na oś prowadzącą 870 zł netto. Za markową oponę Triangle no do 1600 zł. W takim przedziale opony się kształtują.
Za dwie tańsze opony zapłacimy więc 1740 zł, na droższe przyjdzie wydać 3200. Pora podsumować. Jeśli zdecydujemy się na pozycje droższe, to do zapłaty będzie 6209 zł netto. Wybierając tańsze części, dostaniemy fakturę na 3704 zł. Która opcja będzie lepsza? Wybierzcie sami. W samochodach obsługujących place budów zagadnienie mocowania ładunków jest równie ważne jak w każdym innym transporcie. Podpowiadamy, jak robić to prawidłowo. Popatrzcie. Jak obiecaliśmy, wracamy do sposobów mocowania wyrobów stalowych. Takim przykładem mogą być długie druty zbrojeniowe, które stanowią ładunek o masie skupionej. Brak odpowiedniego ich zablokowania w kierunku do przodu spowoduje zniszczenie pojazdu, tak jak to pokazują zdjęcia. Pakiety drutu zbrojeniowego dobrze jest układać na podłodze pojazdu na drewnianych podkładkach. W kierunku do przodu należy je zablokować o ścianę czołową, uwzględniając jej wytrzymałość. Pętlami z pasów mocujących zastosowanych parami zabezpieczamy przed przesuwaniem się tego ładunku na boki. W kierunku do tyłu blokujemy przez mocowanie szpringowe. Innego podejścia wymagają zwoje blachy, które należy potraktować w swoisty sposób. Najlepiej do tego celu nadają się pojazdy wyposażone we wgłębienia w podłodze. Wgłębienia te mają odpowiednie nachylenie, które przy zastosowaniu mat antypoślizgowych doskonale unieruchamiają zwoje. Odciągami łańcuchowymi przewleczonymi przez otwór w zwoju i zaczepionymi po bokach naczepy uzyskuje się efekt dociśnięcia zwoju do wgłębienia. Zastosowanie kłonic od przodu zabezpiecza kręgi przed możliwością wewnętrznego, teleskopowego przesunięcia. Odpowiednio założone łańcuchy zabezpieczają przed taką możliwością w kierunku do tyłu. Lżejsze kręgi mogą być przewożone w specjalnych stojakach, które umieszcza się na podłodze pojazdu, ale wymagają również odpowiedniego zabezpieczenia. Kolejne przykłady mocowania, tym razem już innych ładunków, następnym razem. Kolejny przykład w następnym odcinku. A teraz wracamy na targi Budma do Poznania. Zobaczcie jeszcze kilka pokazywanych tam ciekawostek. Poznańska wystawa sprzętu budowlanego Budma jest świetnym barometrem zachodzących w branży zmian. Jedną z takich tendencji jest postępujący profesjonalizm. Dowód? Jeszcze kilka lat temu niektóre produkty czy usługi były niedostępne w Polsce, bo problemem była cena lub brak rynku. Dziś to już często nieodwołalny standard. Tak, cywilizujemy się. Dawniej, aby zabezpieczyć plac budowy czy roboty drogowe przed niepowołanymi osobami, stawiano płot z desek lub rozpinano taśmę ostrzegawczą. Dziś to za mało. Produkujemy artykuły tymczasowego zabezpieczenia ruchu drogowego z tworzyw sztucznych. 90% naszej produkcji to recykling wagowo. Profesjonalizm widoczny na Budmie dotyczy także dróg tymczasowych. Czasy, gdy robiono je z betonowych płyt, powoli odchodzą do lamusa. W modzie są płyty metalowe. Zajmujemy się zabezpieczeniem gruntu przy budowach farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, jak również zabezpieczeniem gruntu pod ciężki sprzęt. Przyjechaliśmy tutaj z naszym nowym produktem. Oferujemy usługę wynajmu płyt aluminiowych. Jest to nowość na rynku polskim. Od kilkudziesięciu lat z powodzeniem funkcjonuje na rynkach zachodnich, Wielkiej Brytanii, Niemczech. Kto z sobą nosi, innych nie prosi, mawia porzekadło i coś w tym jest. Zamiast wydawać pieniądze na wyciąganie maszyn z błota, lepiej wynająć im drogę modułową. Ważące kilkaset kilogramów płyty aluminiowe są o wiele lżejsze od płyt żelbetowych, co znacznie redukuje koszty ich transportu. Jeszcze większy progres cywilizacyjny nastąpił w organizacji parkingów, zwłaszcza podziemnych. Systemy parkingowe to są rozwiązania, które umożliwiają naszym klientom parkowanie większej ilości samochodów na mniejszej powierzchni.
Dlatego jesteśmy na targach budowlanych, bo naszymi głównymi odbiorcami to deweloperzy, czyli budujący bloki, w których ilość miejsc parkingowych powinna wykorzystywać jak najmniej miejsca. Systemy parkingowe Modulo pozwalają dodatkowo zabezpieczyć przechowywany pojazd przed kradzieżą lub uszkodzeniami przez innych użytkowników parkingów. Można je stosować także w budownictwie indywidualnym, gdy mamy mało miejsca, a dwa samochody w rodzinie. Jakie jeszcze zjawiska występowały na Budmie? Coraz chętniej polscy budowlańcy sięgają po maszyny z wyższej półki. Czasy koparek, ładowarek czy żurawi made in China mamy już za sobą. Owszem, można je jeszcze spotkać na wielu budowach, gdzie dopełniają swojego żywota u kolejnego właściciela podwykonawcy. Co się zmieniło, że produkty znad Żółtej Rzeki straciły swój udział w rynku? Słaba jakość, mniejsza różnica w cenie niż kiedyś oraz wzrost kosztów pracy i zarobków w Polsce. Inną kwestią jest polityka firm chińskich, które nie chcą na dłużej zagościć na naszym rynku. Wpaść, sprzedać, zarobić i zniknąć to nadal ich filozofia. Przeciwieństwem są firmy japońskie czy koreańskie, które zainteresowane są budowaniem długofalowych relacji z klientami. I to one najczęściej są wybierane przez polskie firmy, a nazwy takie jak Kubota, Maeda czy Honda są coraz popularniejsze na budowach nad Wisłą. A Budma jest dla nich doskonałym salonem promocji i utrzymywania relacji z klientami. Kończymy zwiedzanie targów Budma. Czas teraz na małą przerwę, a zaraz po niej zobaczycie. Pojazdy do niezwykle ważnych zadań. Jeszcze jedno drogowe ostrzeżenie. Wracamy za moment. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Na program zapraszam Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack Opole 17-19 lipca. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Końca cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić nie widać, bo i głupota ludzka nie ma granic. Oto kolejny godny potępienia przykład. Zobaczcie. Zachowania niektórych kierujących każą powątpiewać w dobry stan ich zdrowia psychicznego. Oto jeden z przykładów. Jadąca własnym tempem ciężarówka wyprzedziła inny pojazd i powraca na prawy pas ruchu. Natychmiast wyskakują zza niej jadące szybciej osobówki, prędko znikające w oddali. Pojawia się też pewien mądrala, który zamiast podążać w swoją stronę, postanawia zrobić coś innego. Zapalają się światła stopu, informujące, że kierowca samochodu hamuje. Auto zwalnia i zmusza kierowcę ciężarówki do zredukowania prędkości. Blokowanie drogi ciągnie się przez kilkaset metrów, po czym auto osobowe, jak gdyby nigdy nic, przyspiesza. Inny mistrz kierownicy wymyślił sobie odmienną zabawę. Jedzie z taką prędkością, że kierujący ciężarówką decyduje się na wyprzedzanie. Ale kiedy pojazdy zrównują się, osobówka przyspiesza, nie pozwalając się wyprzedzić. Za chwilę zwalnia, potem znowu się rozpędza i tak na przemian. Popisy kierowcy auta osobowego trwają aż do chwili udostępnionego nam nagrania, więc nie wiemy, jaki był finał. Obie pokazane dziś sytuacje są przykładami głupiego drogowego cwaniactwa, czy nawet dosadniej rzecz ujmując, zwykłego, tępego chamstwa. Ich uciążliwość polega na utrudnianiu jazdy innym, ale prawdziwa groźba tkwi głębiej, bo takie zachowania mogą sprowokować agresję. A stąd już tylko krok do nieszczęścia. W następnym odcinku znowu Was przestrzeżemy. A teraz będzie o pojazdach, które pomagają walczyć z żywiołem, a czasem pełnią funkcje prewencyjne. Takie zadania wykonywać będą m.in. na zlocie Mastertrack, który w tym roku odbędzie się w dniach od 17 do 19 lipca. O jakie auta chodzi? Oczywiście o wozy strażackie. Popatrzcie.
Chociaż stosunkowo rzadko korzystamy z ich usług, to strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby zabrakło strażaków. Oraz, co równie ważne, pojazdów pożarniczych. Chyba każdy chłopiec chciał na pewnym etapie swojego życia zostać strażakiem, a praca w tym zawodzie jest często ucieleśnieniem tych marzeń. To także powołanie, bo zarobki w tej branży nie powalają, a strażacy nadal z pełnym poświęceniem realizują swoją misję. Pomaga im w tym sprzęt, wśród którego prym wiodą samochody gaśniczo-ratownicze. Ale zacznijmy od historii. Samochody zostały dość szybko zauważone przez strażaków. W wielu przypadkach były to pierwsze automobile wykorzystywane w służbach miejskich na początku XX wieku. Ciekawostką jest, że były to kabriolety, bo strażacy musieli szybko z nich wysiadać, żeby brać się do gaszenia. Najważniejszym elementem w takim pojeździe była pompa. Piękna, taka widowiskowa drabina, no i oczywiście węże. Wszystko było tak pokazane na zewnątrz, pięknie. Dobrze, że nie żmije. Z tamtych lat pochodzi także terminologia obowiązująca do dzisiaj. Sprawianie drabiny, najaśnica, prądownica to typowe przykłady strażackiego żargonu. Oznaczają rozłożenie drabiny do pracy, oświetlenie miejsca pracy, wtedy kiedy mamy zmrok, a prądownicą określa się każde urządzenie, które służy do formowania strumienia czy prądu wody. Do tego mamy oznaczenia pojazdów gaśniczych, na przykład GLBA, GBA czy GCBA. I takim przykładem może być model GCBA 532, co oznacza, że jest to wóz gaśniczy o pojemności zbiornika wody 5000 litrów i wydajności pompy 3200 litrów na minutę. Do tego są jeszcze oznaczenia unijne. BUDA, czyli bardzo usilnie dziękujemy autorowi. Może wystarczy na ten moment akronimów. Wróćmy do historii pojazdów pożarniczych. Kiedy na świecie pojawiły się lepsze podwozia i silniki, wozy strażackie zaczęły na akcję zabierać ze sobą wodę. Natomiast w dużych miastach brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych chętniej korzystano z okolicznych hydrantów. Dlatego w wielu starych filmach widzimy policjantów wystawiających mandaty za parkowanie przy hydrantach. Nie możemy też pominąć drabin i podnośników do prowadzenia akcji na wysokościach. Dzisiaj największe z nich sięgają ponad 100 metrów. Drabiną można na przykład ewakuować poszkodowanego na dużej wysokości, a podnośnikiem można zabrać po prostu źle zaparkowany samochód, czy po prostu samochód, który uległ wypadkowi. Miałem przyjemność być w koszach trzech drabin strażackich, 37 metrów, 42 metry i 106 metrów. Na szczęście w wypadku tych dwóch ostatnich wyposażone one były w system stabilizacji położenia, dzięki czemu było bezpiecznie. Natomiast chylę czoła przed strażakami, którzy w takich gorszych drabinach muszą wykonywać swoje prace ratowniczo-gaśnicze. A co? Portki miałeś pełne? A miało być jak na karuzeli, mówili. Wróćmy do samochodów pożarniczych, a dokładniej do podwozi. Strażacy wykorzystują wszelkie możliwe pojazdy. W służbie są kłady, auta osobowe i dostawcze, różnego kalibru ciężarówki, przyczepy i naczepy. Nie brak też wozów gąsienicowych, a nawet poduszkowców, że o prozaicznych śmigłowcach i samolotach tylko wspomnimy. A propos maszyn latających, na lotniskach w użyciu są wyjątkowe samochody pożarnicze. Lotnisko to płaski teren, ale jest tam jednak dużo zagrożeń, wiadomo, dużo paliwa, a także ludzie zamknięci na małej przestrzeni na pokładach samolotów. Straż lotniskowa używa największych pojazdów gaśniczych, bardzo szybkich i potrafiących działać z ogromną skutecznością. Nigdzie indziej nie spotkamy specjalnego pojazdu do rozkładania dywanu piany na płycie lotniska, ani też nie spotkamy nigdzie indziej pojazdu, który po takim awaryjnym lądowaniu, takiej specjalnej drabiny,
w szczególny i szybki sposób ewakuuje pasażerów z takiego samolotu. To chyba najbardziej prestiżowa służba w straży, jednak też najbardziej stresująca, ponieważ strażacy ci nie mogą liczyć na pomoc kolegów z innych jednostek. Jako sukces pianowanie pasa przy lądowaniu kapitana w Romiu. Lądował prawidłowo. Brawa za to. Tylko szkoda, że spił całą piankę z tego piwa. Dobrze, że nie tą z płyty lotniska. Mogłaby mu zaszkodzić. Wśród wozów strażackich są też takie mało znane w Polsce. Chodzi o pojazdy do akcji w tunelach. Charakteryzują się możliwością poruszania po szynach, a nawet dwiema kabinami kierowcy, jak w lokomotywach. Skoro jesteśmy już przy szoferkach, warto porozmawiać o nadwoziach pożarniczych. Jak zwykle możemy polegać na naszych ekspertach. Nadwozia pojazdów strażackich są coraz częściej wykonywane z aluminium albo z kompozytów. W Polsce, gdzie strażacy z reguły sami naprawiają wozy strażackie, popularniejsze są te wersje metalowe. Natomiast w Wielkiej Brytanii, gdzie wozy strażackie często są w wynajmie w jednostkach pożarniczych, takich napraw dokonują specjalistyczne firmy. W związku z tym jest tam bardzo duży udział nadwozi kompozytowych. Przez wiele lat polskie zabudowy szczyciły się jakby elektronicznym panelem sterowania. No ale strażacy uznali, że jest to mało strażackie i po prostu w tej chwili się tego nie robi. Takie firmy jak Szczęśniak, Wawrzaczek i Bocar są liderami na tym rynku. No i często pojawiają się na hermetycznym jego obszarze. Pojazd Felix wręcz wstrząsnął pożarniczym światem, bo to bardzo, bardzo poważna konstrukcja. Dobrze, że nie dostałeś zawału z wrażenia. A tak z innej beczki, warto porozmawiać o wozach strażackich z całego świata, o rodzajach, różnicach. Co pamiętam jeszcze z Krakowa, jak przyjeżdżała taka straż pożarna na takie spotkania amerykańska, każdy podziwiał. I to chyba są najbardziej takie widowiskowe pojazdy, pięknie błyszczące, bardzo nisko zawieszone, w różnych kolorach, bo nie tylko czerwone, żółte, białe i nawet bywały ciemnozielone. W Austrii spotkać można pojazdy pożarnicze na podwoziach Mana TGL albo Mercedesa Atego. Są śliczne, wyglądają jak zabaweczki. Bardzo ciekawe są japońskie samochody strażackie. Nie są one duże, ale zawsze działają grupami. Bardzo lubię pojazdy z japońskiej firmy Morita, które swoim designem wyglądają jak wprost przeniesione z filmów anime. Dobrze, że nie z hentai. Dużo mówicie o samochodach, ale kluczowi są strażacy. Ich wyszkolenie, odwaga i poświęcenie. Strażacy to nasze dobro narodowe, o które trzeba dbać. Nieraz już pokazali klasę, szczególnie wtedy, kiedy w Szwecji gasili pożary, a tamtejsze społeczeństwo bardzo to doceniło. Szwedzi nie spodziewali się aż takich specjalistów i z takim sprzętem. Myśleli, że wysłaliśmy do nich swój najlepszy sprzęt. To zrobiło Polsce lepszą reklamę niż wódka i bigos. Jedno drugiego nie wyklucza, zwłaszcza po akcji, bo strażacy to prawdziwi ludzie z krwi i kości. Oni naprawdę kochają swoje pojazdy i swoją służbę, ale to nie tylko praca, to styl życia. W Polsce strażacy tworzą prawdziwą subkulturę ze swoją własną historią, tradycjami, zwyczajami i własnym miejscem w społeczeństwie. Strażacy są strażnikami po prostu pięknych pojazdów zabytkowych, pomp, różnych różnicowych wyposażeń z tamtych lat, gdzie dbają o to, pokazują, bardzo często wystawiają, nawet na Master Trucku, a ile to zabaw było w remizach. Strażaki to bardzo fajne chłopaki. Na przykład taki Marek Pisarek ma największą w Polsce kolekcję modeli wozów strażackich. Jak się nie mylę, z jakieś 8 tysięcy egzemplarzy. Albo Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej. W
zawsze relacjonuję zdarzenia, posługując się poprawną polszczyzną. Ja lubię chłopaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkowicach, bo walczą o swojego Jelcza. Uważaj, bo zawalczą o ciebie. Ale nie ma się co dziwić, chyba każdy lubi strażaków, nawet jeśli nigdy nie korzystał z ich usług. Sama świadomość, że oni są i czuwają, już poprawia komfort życia. Dziękujemy Wam za Waszą pracę, służbę i poświęcenie. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. W następnym odcinku zobaczycie. Życiorys modelu FH ze stajni Volvo. Ale najpierw będzie drogowa przestroga. Oraz próba przywrócenia sprawności Mercedesowi. Zajmiemy się też mocowaniem ładunków. I spojrzymy na wady i zalety ciężarówek. Kończąc dzisiejszy odcinek, przypominam o naszych portalach internetowych Na Osi i Mastertrack. Zaglądajcie tam codziennie, bo warto. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pożarnicze. Ja tego nienawidzę u tych strażaków, że te literki tam... Pożar, pies kiełbasy. A jak tam nie znajdziesz, to u faroża na plebanii będą. I to moje, co ja tam z kobietami, tak? Aha. Ja lubię chłopaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack Opole 17-19 lipca. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.